Dlaczego World of Warcraft tak słabo działa? Oczywiście można powiedzieć, że gra jest bardzo stara, no ale też trzeba przyznać, że World of Warcraft królem optymalizacji nie jest. Stąd też często pojawiają się sytuacje, gdzie na high-endowym sprzęcie, gdzie mamy sprzęt za parę tysięcy złotych, po prostu gra działa nam bardzo średnio, no a przysłowiowy Wiedźmin działa nam w 60 FPS-ach. Tutaj akurat mamy szereg problemów, które pojawia się w takim tytule jak World of Warcraft, od chociażby to, że jest to gra MMO, natomiast na część tych problemów jesteśmy w stanie sobie jakoś zaradzić. Dzisiaj firma Samsung do testów podesłała mi jeden ze swoich dysków oparty na najnowszej technologii MVME, NVMe M.2. Sam dysk wygląda w ten sposób, jest on bardzo malutki i porównując go od chociażby do telefonu możemy zobaczyć, że jego gabaryty są niewielkie, ale niech was wielkość nie zmyli, bo mówi się, że mały, ale wariat. Poproszono mnie o zrobienie testu tego dysku, więc akurat jest to idealna okazja, aby porozmawiać przy okazji o World of Warcraft i o tym, że bardzo często przy budowie komputera popełniamy jeden taki malutki błąd. A więc najpierw pokażę wam porównanie dysków, które mam właśnie w moim komputerze, a później przeniesiemy to do realiów World of Warcraft. No i ten dysk 960 Pro M.2 wpinany jest do specjalnego właśnie gniazda, które jest zatytułowane właśnie M.2. Nie potrzebuje żadnego dodatkowego zasilania i po prostu tak do tego gniazda go wtykamy i już działa. Dodatkowo do testów wykorzystam jeszcze inny dysk, też od firmy Samsung. Jest to 840 EVO, 120-gigowa wersja. To jest dysk, który kupiłem jakiś czas temu. Przy okazji jeszcze jeden dysk SSD, który jest już tak stary, że nawet nie wiem jak się nazywa, oraz dwa dyski talerzowe. Zanim przejdziemy do testów praktycznych i zobaczymy jak to ma się w grze, zobaczmy jak wyglądają testy na programach, które testują szybkość tych dysków. Wykorzystałem do tego program, który nazywa się Crystal Disk i wyniki możecie zobaczyć teraz. 960 Pro, powiem szczerze, że osiągnęło deklarowane prędkości, czyli ponad 3 giga odczytu oraz ponad 2 giga zapisu. Są to kolosalne liczby i zobaczycie to właśnie przeskakując teraz na kolejny dysk. Jest to dysk SSD 840 EVO. No i tutaj akurat mamy już 500 MB zapisu, no i około 500 MB odczytu, więc nadal są to bardzo dobre wartości. Przechodząc dalej do mojego dysku SSD, który jest już nieco stary, tutaj możemy zobaczyć, że wyniki nie są aż takie zadowalające. Ten dysk już ma dosyć sporo lat i powinienem już go wymienić. No i na samym szarym końcu są dyski talerzowe, które bardzo często są podstawą właśnie naszego systemu. Prędkości, jak sami widzicie, nie są zadowalające. Ja w większości korzystam z tych dysków do tego, żeby po prostu trzymać na tym różnego rodzaju pliki, jak pliki wideo, czy jakieś tam gierki, które są mniej wymagające. Wspomniałem o pewnym błędzie przy budowaniu naszych komputerów. No i wspomnę przy okazji o jednej sytuacji, która pojawiła się w World of Warcraft Legion jakiś czas temu. Na forach zaczęły pojawiać się tematy odnośnie tego, że World of Warcraft ładuje się strasznie, ale to strasznie długo. Zwłaszcza w regionie, który nazywa się Dalaran. Jest to miasto, oczywiście setki graczy, różnego rodzaju czary, które są odpalane, mounty i to wszystko sprawiło, że na tym ekranie ładowania można było spędzić naprawdę parę minut, gdzie często nawet dochodziło do pewnych zawieszeń. Tak jak w tym przypadku rzeczywiście okazało się, że jest to jakiś tam problem z World of Warcraft i zostało to spatchowane. Tak nawet po patchu bardzo dużo osób narzekało na to, że jednak dalej ten WoW się tak długo ładuje. No i dla mnie wydawało się to dziwne, bo z mojej perspektywy nigdy nie doświadczyłem właśnie takich długich czasów ładowania, zwłaszcza w Dalaranie, ponieważ ja grałem właśnie na tym wcześniej wspomnianym 840 EVO, 120-gigowa wersja, przeznaczona tylko i wyłącznie specjalnie na WoWa, ewentualnie na jakieś tam gierki, żeby szybciej odpalać. Więc u mnie ten problem nie występował. Na dysku SSD wszystko ładowało się szybko i tak jak mogło to rzeczywiście leciutko wpłynąć na czasy ładowania, tak zawsze ładowałem się szybko, wszystko było od razu załadowane, no i nie miałem żadnych problemów. I to jest właśnie to, że bardzo dużo systemów jest opartych na dyskach talerzowych, dyskach tak zwanych HDD, to są dyski twarde. No i sam zauważyłem, że paru znajomych budujących komputery pokładają tam bardzo mocne procesory i7-8700, jakieś tam i7-7700, więc są to potężne procesory, potężne karty graficzne, ale swój system opierają tylko i wyłącznie na dysku HDD, nie kupując nawet takiego małego dysku SSD do tego, żeby odpalać nasz system, czy też załadować parę gierek. I w efekcie taki zestaw za parę tysięcy po prostu może w wielu wypadkach no nie domagać, zwłaszcza w takim World of Warcraft. Wcześniej już mówiłem, że World of Warcraft jest grą MMO. Mamy tutaj tysiące graczy, mamy tutaj setki mobów i nie wiem, jakieś tam różnego rodzaju lokacje, które też potrzebują się załadować i WoW jest bardzo, ale to bardzo dyskożerny. Wiele razy o tym wspominałem, że jeżeli budujecie jakiś komputer, to zwróćcie uwagę na dysk. To jest taka troszeczkę
specyfika gier MMO, że jednak te wszystkie elementy są poniekąd też doczytywane w trakcie, ponieważ tak jak gdzieś tam świat może nam się załadować z plików gry, tak każdy pojedynczy gracz musi zostać wczytany, jego przedmioty i tego typu rzeczy. Niejednokrotnie mogliście doświadczyć to, że gdy logowaliście się do gry, to zanim się załadowaliście, wasza postać jeszcze, powiedzmy, w grze nie była, różnego rodzaju, wiecie, inni gracze również się jeszcze nie pojawili i powoli, stopniowo gra doczytywała te elementy i nie jest to spowodowane, jakby mogło się wydawać, internetem, tylko właśnie dyskiem. Postanowiłem więc zrobić taki live test, gdzie przetestowałem właśnie sam dysk 960 EVO, a później przelazłem na inny dysk, który no troszeczkę gorzej sobie radził. Jak to wyszło, zobaczcie teraz. Ej, zobaczcie, jak szybko się załadowałem. Czy wy widzieliście, jak ja się szybko załadowałem? Ja nawet się nie skapnąłem, że się tak szybko załadowałem. Jak na tym dysku to zapieprza. Dobra, czekajcie, zrobimy teraz taki live test tego dysku. Tak, to jest tak zwany efekt placebo. Nie, nie, serio, zaraz zobaczymy ten efekt placebo. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39 sekund. No ale dobra, zobaczymy teraz, jak to wygląda w przypadku tego dysku. Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej. 7 sekund i od razu wszystko załadowane. Ale to są oczywiście takie śmieszki na live, gdzie przetestowałem sobie surowo, na żywo, jak to wygląda. Ale przygotowałem też taki malutki test, gdzie postanowiłem na każdy z pojedynczych dysków, który pokazałem wam wcześniej, wgrać tą samą kopię World of Warcraft, a następnie zalogować się i wykonać jedną trasę właśnie z Dalaranu przez parę portali, tak aby właśnie jak najwięcej czasów ładowania zahaczyć. I jak wyglądają tutaj wyniki? Możecie zobaczyć sami.
Jak nie trudno się domyślić, Samsung 960 Pro po prostu zmiażdżył wszystkich, ale tuż zaraz zanim pojawiały się te właśnie dwa dyski SSD wcześniejsze, na samym koniuszku, no niestety są te dyski talerzowe, które przy ekranach ładowania nawet wydają ten taki swój skrapszujący dźwięk, żeby po prostu doczytać te wszystkie elementy. No i tutaj czasy naprawdę bardzo mocno się różniły, zresztą sami mogliście zobaczyć. Ktoś może powiedzieć, że kupienie takiego dysku właśnie M.2 do gier może być bardzo złym pomysłem. No i jeśli chodzi o to, to rzeczywiście można przyznać, że jest to swojego rodzaju overkill, ale jeżeli szukacie właśnie idealnego sprzętu nie tylko do grania, ale do montowania, to ten dysk sprawia po prostu tak dobre wrażenie, że szok. Ostatnie parę dziesiąt filmów, które pojawiły się na kanale, były montowane prosto właśnie z tego dysku. Pojemność 520 giga pozwala mi na zrzucenie tam wielu surowych plików, no i przede wszystkim taki dysk pozwala na obróbkę właśnie materiałów w 4K, czy nawet w większych rozdzielczościach. 3 giga odczytu i 2 giga zapisu sprawia, że przerzucanie plików z niektórych dysków po prostu może zająć naprawdę sekundy zamiast minut czy dziesiątek minut. Przy okazji same programy, z których ja korzystam, w tym przypadku Sony Vegas, bardzo chętnie współpracują sobie z tym dyskiem i bardzo często przerzucając jakiś tam klip na timeline okazuje się, że bardzo szybko się ładuje, a podczas renderu również jest to o wiele bardziej optymalne. A więc czy taki dysk SSD może wpłynąć na FPS-y? Moim zdaniem jak najbardziej i bardzo często zauważałem to właśnie chociażby w takim World of Warcraft, gdzie nie pojawia się takie szarpanie obrazem, gdy po prostu przechodzimy do jakiejś lokacji, nagle musi wczytać nam dziesiątki graczy i wtedy wiecie, gra sobie tak troszeczkę chrupie. No taki dysk może wpłynąć właśnie na takie FPS-y, na płynność rozgrywki, no i przede wszystkim te FPS-y nie będą nam spadać za każdym razem, gdy zostanie odpalony jakiś czar. To też często się pojawiało, że zazwyczaj gdy ładowałem się do gry na dysku talerzowym jeszcze jakiś czas temu, to po odpaleniu niektórych umiejętności gra po prostu na ułamki sekund gdzieś tam lagowała, no i dopiero później po wczytaniu tych wszystkich elementów działało płynnie. Stąd też taka moja rada. Jeżeli budujecie jakiś komputer i chcecie ulepszyć ten komputer i to dosyć mocno, zainwestujcie w dysk SSD. Nawet te najmniejszej pojemności będą bardzo dobrze się sprawiać. I wasz komputer, który może nie jest jakąś tam najlepszą maszyną, właśnie przy pomocy takiego dysku jest w stanie zyskać drugie życie. Bardzo często pojawiają się właśnie takie filmy, gdzie dokładając tylko i wyłącznie dysk SSD można było osiągnąć naprawdę bardzo fajne rezultaty, bo często te dyski, które bierzemy sobie jako część budżetowa, czyli a niech będzie, mogą nas po prostu trzymać i będą trzymać nasze FPS-y. Dziękuję firmie Samsung za podesłanie tego dysku. Było mi bardzo miło właśnie go przetestować. No i co wy sądzicie na ten temat? Możecie napisać na dole. No i możecie napisać, z jakich dysków wy korzystacie i czy takie problemy u was się oczywiście pojawiają. A tymczasem ja spadam grać, więc jeżeli wam się oczywiście ten odcinek podobał, jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, zostawcie łapkę w dół. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. Cześć.